dokumencie. Tak, faza pików i banów. Właśnie przed nami, czekamy na pierwszego bana, jest to Malzahar. Nie dość, że jest to postać, która ostatnio bardzo często banowana, w dodatku Jensen pokazał się jeszcze Malzaharem z jak najlepszej strony, zaliczając pierwszą pętę w swoim życiu podczas amerykańskich LCS-ów. Tak jest. A ogólnie rzecz biorąc, tych pentakili było całkiem sporo, muszę przyznać, jeżeli chodzi zwłaszcza o Amerykę. No, Jensen między innymi potrafił tutaj się pochwalić takimi dokonaniami, double lift jeszcze nawet w tym tygodniu. Tak więc całkiem sporo zawodników tutaj. Tak, ogólnie ten speed, jeżeli chodzi o Europę i Amerykę, bardzo owocował, jeżeli chodzi o poczwórne zabójstwa, czy też pięciokrotne, czy też pentakile. Więc nie można tutaj narzekać na nudę. No tak, tak więc cały komplet prawie że banów za nami. Shen, Vladimir, bany oczywiście tutaj ze strony Cloud9, podczas gdy Team Liquid wyeliminowało już Malzahara, Gangplankę oraz Karmę. Czekamy tutaj na ostatniego kolejne bana w tej fazie pików i banów. No, Cloud9 cały czas się zastanawia. To jest no jeszcze 3 sekundy. Jest tutaj Faby, więc być może coś w jego kierunku, jakiś Twitch. Irelia jednak, tutaj przeciwko Lurlo. No, Lurlo gra nie tylko Irelion, tak, grywa również przecież tutaj. Ale pokazał się już świetnie na pewno Irelion. Był tam nawet jeden mecz, dajcie, tydzień czy dwa tygodnie temu, kiedy to Lurlo w dużej mierze przyczynił się do zwycięstwa swojej drużyny właśnie za sprawą Ireli. Więc nie dziwi nas też ten ban. No, mamy komplet banów, czekamy na pierwszego pika, zobaczmy, że Sivir jest otwarta. Pytanie tylko, czy Faby będzie chciał ją faktycznie grać? Oj, przedkładanie ma Okaja nad Sivir, a jednak nie, jest tutaj po prostu Sivir. No i widzimy Impact oraz Meteos, nie zastanawiają się zbyt długo. Podejmują oni tutaj Gnara oraz Rek'Sai, tak więc będą tutaj mogli poszaleć oczywiście na tych dosyć standardowych, bym powiedział, nawet jak na Amerykę, pikach. Teraz czekamy na odpowiedź ze strony oczywiście Teamu Liquid. Zobaczymy, co tutaj będzie wybrane. Prawdopodobnie będzie tutaj podbrany albo jakiś jungler, albo być może nawet mid lane. Support też nie byłby złym pomysłem. Karma zbanowana, więc tutaj też jakiegoś super ciśnienia nie ma, żeby ją brać. Więc Braum, no Morgany raczej się nie spodziewamy, ale no tego typu wybory. Cassiopeia, ojej, tutaj Sona podebrana, jest ona oczywiście spatchowana. No i jest tutaj faktycznie podjęta Sona. Pierwszy raz będziemy widzieć tą spaczowaną Sonę na naszej tutaj transmisji. No i fajnie jest również podjęta Cassiopeia. Pytanie, czym odpowie Jensen. Jensen również bardzo często właśnie Cassiopeia wybierał, jeżeli chodzi o te rozgrywki. Teraz została podebrana. No i pytanie, czym on tutaj zadecyduje się zagrać. No jeszcze 30 sekund. Cloud9 mogą się tutaj na spokojnie na myśli. Zobaczmy, że Vladimir jest zbanowany, a ten matchup Cassiopeia Vladimir bardzo, bardzo częsty, jeżeli chodzi o północnoamerykańskie LCS-y. Jeszcze 15 sekund. No i widzimy, Sneaky podejmuje prawdopodobnie Ashe. To coś, co prawda może za chwilę zmienić, ale raczej nie powinno, z uwagi na to, że no, jest to bardzo mocny marksman na chwilę obecną i nie wątpię, żeby tutaj akurat ten zawodnik chciał ją podjąć. No, Alistar. Dzisiaj chyba po raz drugi byłby to wybrany właśnie Alistar na dolną alejkę. Myślę, że dosyć niespodziewany pick, bo za każdym razem jak się pojawia, przynajmniej w obecnej mecie, to on budzi pewne emocje, prawda? Tak więc no, teraz piłeczka po stronie Teamu Liquid. Zobaczmy tutaj Faby oraz Matt się jeszcze zastanawiając, co tutaj wybrać. Jest już support, jest już AD Carry oraz mid lane. Pozostaje tylko wybrać tutaj oczywiście top lane oraz dżunglę. No na dżungli, gdyby to była Europa, spodziewalibyśmy się zapewne na przykład Nidalee, ale jeżeli nie Nidalka, no to tutaj jest spore pole do popisu, bo jest jeszcze Gragas, być może jakieś zaskoczenie, jakiś Nocturne, wiemy, że na solo kolejce radzi sobie całkiem nieźle, a na rozgrywkach profesjonalnych wygląda to troszeczkę inaczej, rzecz jasna. No i mamy tutaj pokazywanego Ekko, który zostaje zalokowany, jako też jakiś czas już nie widzieliśmy, jeszcze do niedawna bardzo popularny na górnej alejce, grany pod full tanka, no ale po ostatnich zmianach w przelicznikach Ekko nam troszkę tutaj z mety wypadł. No i ciekawie również jest podebrana Sejuani, czyli Team Liquid, raczej te piki, których często nie widywaliśmy. Padło pytanie, o co chodzi z Soną, bo nie czytałeś patch notesów. No otóż przede wszystkim to, że
ona potem może mieć 85% cooldown reduction, jak wiemy. Teraz Ultimate z każdym dodatkowym poziomem dodaje jej dodatkowe, niezależne skrócenie czasu odnowienia, więc jest w stanie jeszcze bardziej spamować swoimi skillami, no i plus jakieś tam jeszcze inne kosmetyczne zmiany, których za bardzo nie pamiętam. No i zobaczmy, Cloud9 pokazuje Teemo. A jednak nie, jest to wybrany Vel'Koz dla Jensena. Czyli też takie mamy tutaj piki, których często nie widywaliśmy. Z tego co tutaj widać, pierwszy raz Sejuani wybrana podczas LCS-ów północnoamerykańskich. No ciekawie, czy Team Liquid ma tutaj jakiś pomysł na tę rozgrywkę. 40 sekund dzieli nas od rozpoczęcia tego spotkania. Tak jest. Tak więc za te kilkadziesiąt sekund przeniesiemy się na pola sprawiedliwości. Jak to już mówiłem wcześniej, Awahir zwykł nazywać arenę zmagań w ramach League of Legends. No i pytanie jest takie, kto tutaj złożył ciekawszy zespół? W moim odczuciu tutaj Team Liquid rzecz jasna ma niekonwencjonalny pick w postaci Sejuani. A tu należy zwrócić uwagę, już dawno nie widzieliśmy tej Wojowniczki Północy na LCS-ach. Ale właśnie, ogromna ilość CC, bo mamy tutaj Ultimate'a właśnie od Sejuani, mamy tutaj Petrifying Gaze od Cassiopeii i dodatkowo przyspieszenie od zarówno Sony, jak i Sivir, tak więc jest szansa na zaangażowanie w team przeciwny w bardzo skuteczny i bardzo mocny sposób. No i pytanie jest takie, czy ten pomysł wypali, czy rzeczywiście Team Liquid tutaj znalazło magiczną kompozycję, no też element zaskoczenia, jak już udowodnił raz Inori, zawsze tutaj pełni jakąś taką kartę, pełni rolę karty przetargowej, ponieważ no, pozwala zabezpieczać zwycięstwo nawet przeciwko takim zespołom jak TSM. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Rzut oka na publiczność zgromadzoną w studio. No i za chwilę też będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda samo to spotkanie. Póki co jeszcze te bramy nie zostały otworzone, dopiero teraz wylewają się zawodnicy z poszczególnych końców mapy, aby zająć swoje pozycje na Summoner's Rift. Widzimy, że Dardo z Luro razem zmierają w górną część mapy. No, czy będzie tutaj zagrany słaby? Widzimy już od samego początku, że pierwszym smokiem będzie smok górski. No i od tego smoka można się jak najbardziej pokusić, jeżeli chodzi o kompozycję, która lepiej wykorzysta tego smoka. Wydaje mi się, że będzie to Team Liquid ze względu na Sivir oraz Cassiopeię. Ale to oczywiście czas pokaże, kto faktycznie podejmie tego smoka. No i jak na razie nas łapa się tutaj jeszcze nie zapowiada, choć zobaczmy, że Matt tutaj jeszcze kręci się w swojej dżungli. No ale FAB też nie specjalnie chce się słapować. Jeżeli chodzi o samą kompozycję Team Liquid, zobaczmy tutaj duże CC ze strony Sejuani. Mamy też obszarowego stuna od Cassiopeii, dodatkowo jeszcze Ultimate od Sony, więc naprawdę ogromna ilość tutaj CC obszarowego. No i jeżeli to combo faktycznie tutaj wyjdzie, jeżeli ta kompozycja zadziała, no to nie powinien mieć większych problemów tutaj z wygraniem teamfightu przeciwko drużynie Cloud9. I pytanie też, jak zadziała tutaj Ekko pod tanka? Dardo zaczyna od blue buffa, czyli prawdopodobnie będziemy się tutaj spodziewać ganka na dolnej alejce. Podobnie jednak zaczyna Mityos. Pamiętaj jeszcze spulowanie, rozejście się na swoje linie. No i od tego, jak będzie wyglądał matchup na bocie, będzie zależało, czy faktycznie tutaj drużyny będą starały się jeszcze zesłapować. Rzut tutaj jeszcze na masterki. Też nie mamy tutaj jakichś większych zaskoczeń. No i rozpoczyna się na to spotkanie. Po raz kolejny klasyczne rozstawienie na liniach. No, rzut oka oczywiście jeszcze na Keystone'y. Keystone raczej chyba nie powinno zwrócić naszej szczególnej uwagi, ponieważ jest to taki dosyć standard zagrywany przez wszystkich zawodników, którzy biorą udział w tym spotkaniu. Pytanie jest też takie, gdzie tutaj Dardoch postanowi swoje skoki skierować. Istnieje tutaj taka opinia, że Sejuani przed szóstym poziomem nie ma zbyt łatwych ganków. Z tego też powodu w pewnym momencie zaczęła odpadać, bo był taki etap w profesjonalnej scenie, gdzie Sejuani była brana w praktycznie każdym starciu i warunkowało się to tym, że ona jest niezwykle potężna w teamfightach. Ona zadaje dużo obrażeń, spowalnia, jej ultimate może zdecydować prawie cały team przeciwnika, może nawet cały team przeciwnika, jeżeli się słabo spozycjonują.
Ale minusem było to, że przez wczesnym poziomie te ganki wcale nie były takie mocne i ona powoli zaczęła ustępować wtedy miejsca właśnie Gragasowi. To był jej jakby największy rywal wtedy. Również pojawiać się zaczęła Rek'Sai wtedy w dżungli, tak więc no, jej powrót tutaj w ostatniego dnia a północnoamerykańskich zmagań i ostatniego dnia ogólnie Summer Splitu. Myślę, że można przewidać z takim lekkim sentymentem, ale również no, taką ciekawą notą będzie teraz Phoenix pod atakiem ze strony Meteosa oraz Jensena. A jest tutaj odpalony oczywiście Ghost, więc Meteos po prostu sobie odpuści. Zawsze jest to co prawda jedna summonerka mniej, ale ten cooldown reduction też nie jest taki ogromny, więc Phoenixa tu na pewno tutaj nie zaboli. Meteos zmierza tymczasem na górną alejkę. Czy będzie tutaj próba zdajwowania Echo? No ale jednak też Dardoch wokół górnej części mapy były tu w razie czego pomóc swojemu koledze z drużyny. Zobaczmy, Smoothie dosyć głęboko tutaj w drugim krzaku. Będzie próbował prawdopodobnie podbić mata. Najlepszą kontrą na połki jest oczywiście inicjacja, czyli najlepszą kontrą na Sonę jest właśnie tutaj Alistar. No i na to właśnie też myślę liczyli zawodnicy z teamu Liquid zawodnicy typu teamu Cloud9 podbierając właśnie Alistara w odpowiedzi na Sonę. O ile pamiętam, to właśnie w drugiej rotacji, czy po odebraniu Sony Cloud9 podbierał tą właśnie postać. Chociaż mogę się tutaj oczywiście mylić. No i widzimy, że wciąż bez zabójstw to spotkanie będzie zdecydowanie nieco poważniejsze niż TSM vs NRG. Nie żeby tutaj coś omimować zawodnikom obu zespołów, ale no tutaj niewątpliwie od tego meczu zależy troszeczkę więcej, bo wiadomo, że pozycja zespołu TSM była tam pewna. NRG też nie za wiele mogło skorzystać nawet na wygranej z TSM-em. No tutaj nawet jak mówiłem o tej samej inicjacji, no to nie tyle sama inicjacja jest tutaj kontrą, co też heal obszarowy od Alistara, który troszkę będzie ten poke od mata niwelował. Team Liquid, jeżeli tutaj dotrwamy do 40 minuty, no to combo będzie naprawdę zabójcze. Tylko tak jak mówiłem, to musi wszystko tutaj idealnie się ze sobą zgrać. Tak jest. Tak więc tutaj a propos tego zgrania, pierwszym smokiem będzie Mountain Drake, więc ciekawe, czyje wysiłki zespołowe tutaj będą nagrodzone właśnie tym pierwszym gadem w tym spotkaniu, który jest niezwykle cenny na proscenie z uwagi na dosyć spory buff do obrażeń zadawanych wieżą. Ktoś policzył, że to będzie plus minus około jedna wieża darmowa po podjęciu jednego smoka górskiego. Dlaczego? Bo to jest 10% nieochronnych obrażeń więcej przeciwko strukturom oraz legendarnym potworom. A wiesz, mamy w grze praktycznie, żeby się tutaj nie walnąć, no 11, tak, wliczając te nexusowe. Więc to można by to tak przeliczyć właśnie na czasem Meteor na bottom lane'ie podbija tej Fabiego Pulverize Headbutt, uniemożliwia ucieczkę Sivir. Widzimy, że Fabi zmarnowany tutaj heal, nie chciał nawet flashować. Było to już niepotrzebne, wiedział po prostu, że umrze Meteor. Świetnie wykorzystany potencjał Rek'Sai, no i Maz nie będzie tutaj w stanie obronić tej wieży. No i prawdopodobnie Sneaky, Smoothie oraz Meteos będą tę wieżę podejmować, chyba że będzie tutaj zejście na Drake'a, na co się właściwie zapowiada. Zobaczmy, Liquid nie posiadał wizji w tribuszu, został kompletnie zaskoczony tutaj Meteosem. No i zobaczmy, Fabi zostaje podbity, Headbutt, Pulverize, jeszcze tutaj Ignite w razie czego. No i Fabi nam spływa bardzo późno użyty Spell Shield. No niestety, tutaj zapłaci za to życiem ten właśnie zawodnik. Na top lane'ie raczej wciąż tych zabójstw nie będzie, chyba że wreszcie zaingeruje w tą sytuację Meteos bądź Dardoch. No na Dardocha będzie trzeba chwilę poczekać. Ładny stun, Mega Nar, Lurdo przybity do ściany, użyty Chrono Break. No i to pozwoli wydostać się z tej no, śliskiej, nieciekawej sytuacji. Niemniej jednak no, trzeba przyznać, że z Narem ciężko jest wygrać top lane, nawet grając tak potężnym pikiem, jakim jest Echo. No, Echo jest potężnym pikiem, ale nie zapominajmy, że faktycznie te nerfy były te zmiany w przelicznikach, przez co tank Echo no, już nie działa tak jak kiedyś, ale mimo wszystko na pewno ma tutaj jakąś rację bytu, ma prawo bytu, co właśnie widzimy w tym meczu. Zobaczmy, Dardoch tak przejście przez Baron Pit, dokładnie jeszcze Herald, no i Impact nie zdaje sobie z tego sprawy, że na plecach ma przeciwnego leśnika i zobaczmy, Dardoch Ultimate zdodżowany przez Flasha od Impacta. No ładnie tutaj to rozegrał, mimo wszystko Impact, trzeba przyznać, że szybko zareagował, jasne, Flash jest taką samolerką, która w większości przypadków właśnie tego czy ja wiem, czy dobrze, on ratuje. Tutaj posiadał w ekwipunku Pinka, jeżeli wcześniej by go rzucił po prostu w ten tribusz, no to mógłby uniknąć nawet tutaj zużycia Flasha. O, to jest też inna kwestia akurat.
No ale w tej sytuacji, w jakiej się znajdował, czyli bez tej wizji, no to zrobił najlepszą rzecz, jaką mógł. Lepiej poświęcić całą energię niż życie. A w ogóle Vel'Koz, to też było pytanie w ogóle o to chyba wczoraj. Czemu Vel'Kozem nie grają na profesjonalnej scenie? On czasami jest faktycznie wyciągany, ale to jest bardzo rzadko. Zobaczmy, Mityos podchodzi tym razem na top lane, żeby odgryźć się do tego ganka, który niedawno spróbował zrobić Dardog. Jest użyty tunel przez ścianę, Lurlo się tutaj turla w kierunku swojej wieży. Pytanie, czy uda mu się tutaj uciec? Jest impact, ale mimo wszystko... Błysk ratuje życie top lanera drużyny Liquid. Tak więc oba flasze spalone na top lane. Po raz kolejny sytuacja zostaje, ulega wyrównaniu na tej górnej alejce, gdzie no, te pojedynki są dosyć ciekawe na ogół, chociaż w przypadku matchupu Nara versus Echo, no to muszę przyznać, że raczej nie spodziewam się fajerwerków. Co się tyczy zaś dolnej alejki, Matt oraz Nikki, widząc takiego wystawionego dosyć mocno... Przepraszam, oczywiście Fabi oraz Matt wystawionego Smithiego, ale leci Enchanted Arrow, dobre wejście ze strony Smithiego. No i trzeba przyznać, że agresywny Alistar to dobry Alistar i to dobrze widać tutaj na tej załączonej obrazku. No, Fabi po raz kolejny został tutaj złapany, ale wydaje mi się, że zabrakło Ignite'a od Smithiego i mógłby tutaj, można było tutaj mówić o śmierci prowadzącego drużynę Team Liquid. Ale mimo wszystko czuje presję tutaj Fabi, na pewno czuje presję razem z Mattem. No tak, jak najbardziej. To w ogóle też Wedge wielokrotnie się wypowiadał, że Alistar teoretycznie dobry pick, niezbyt ciężki do zagrania, chociaż zobaczę Phoenix w poważnych tarpatach. To mimo wszystko wcale nie jest taki prosty, jakby się wydawał ten Alistar. On wymaga tutaj zdecydowania flash crescendo, sneaky w tarapatach, dobry headbutt ze strony Smoothiego. Wymaga tutaj uciec jego prowadzącemu. Unbreakable Will tutaj jeszcze przez jakiś czas będzie powstrzymywał całkiem sporą ilość obrażeń, więc tak jak widzicie, no... Błyskawiczna reakcja Alistara tak naprawdę uratowała życie Sneakiemu, bo gdyby nie ten headbutt, to automatycznie tutaj Dardog by zakończył to starcie na dole zabójstwem wraz ze swoim zespołem. Poszłoby też ultimate prosto w twarz Sneakiego. Double sidestone po stronie drużyny Cloud9. Z kolei jeszcze Team Liquid musi na to chwilkę poczekać. Zobaczmy, tutaj Matt flash, ultimate, jeszcze tutaj dobrze Smoothie ze swoim headbutem zablokował ultimate od Dardocha. Mogłoby się skończyć na pewno śmiercią Sneakiego, gdyby nie ta świetna reakcja wsparcia drużyny Cloud9. Tak więc, no tak, Fergie już wielokrotnie się wypowiadał, a to co próbowałem skończyć. Alistar, postać wymagająca błyskawicznych reakcji oraz zdecydowania przede wszystkim, bo jego zadaniem w late game będzie flash, headbutt, pulvera, jest podbicie dwóch, trzech osób co najmniej w teamfajcie i w ten oto sposób też zdecydowane ułatwienie wyprowadzenia takiego starcia na korzyść właśnie w tym przypadku Cloud9. Podejmowany Mountain Drake. No i tak jak powiedziałeś, drużyna czerwona podejmuje się tego smoka. Liquid też już nie chce za bardzo w tym przeszkadzać, oddaję go tutaj na spokojnie, ze względu chociażby na to, że Dardoch był po górnej części mapy i zanim zszedłby na tego Drake'a, no to troszkę czasu. By tutaj minęło, zobaczmy, Jensen za ścianą. Czeka tutaj, aż prawdopodobnie zejdzie Phoenix, żeby próbować go zberstować razem z swoim ultimate'em. Jest użyty Void Rush Mityosa na top lane. Na burst z full HP do zera, no to jeszcze chyba nie ma co liczyć, aczkolwiek potężne obicie jak najbardziej, gdyby udało się trafić pełnym combo. Phoenix też dysponuje jednak tym ghostem. Znaczy nie teraz, nie w tym momencie, ale ogólnie podebrał właśnie tą. Co to jest ciekawe, że Lurlo prawdopodobnie pierwszym itemem będzie Trinity Force. Tego jeszcze nie widzieliśmy, jeżeli chodzi o Echo. To prawda. Nie jest to jakoś szczególnie często spotykany build, ale być może będzie tutaj dosyć skuteczny. Przypominają się też czasy właśnie Echo granego w dżungli pod tanka. Potem też poszły nerfy na te podstawowe jakby liczby, jeżeli chodzi o zadawane obrażenia, przez co to było trochę mniej skuteczne już zagranie tej postaci. Jest Matt w swojej dżungli. Zobaczmy, że Cloud9 wykorzystuje potencjał double sidestone'ów i ta wizja jest rozłożona zdecydowanie lepiej w porównaniu do różnych przeciwników. Zobaczmy, Lurlo będzie za chwilę w tarapatach podbijany przez Mityosa. Lurlo nie posiada jeszcze ultimate'a, ale mimo wszystko jest tutaj Dardog troszkę za późno. Impact wyrzuca go spod wieży i wycofuje się razem ze swoim junglerem. Tak jest. No, ładna akcja wykonania Cloud9. Podręcznikowo wykonany dive na Lurlo. Teraz jeszcze Phoenix pojedynkuje się z Jensenem. Ultimate zadaje ogromną ilość obrażeń, ale na bocie dzieje się zdecydowanie więcej. Ignite zagrany, Fabi w poważnych tarapatach. Sneaky ostrzeliwuje przeciwników za pomocą swojego voleja. Ale jak się okazuje, zbyt mocny jest ten healing od strony. No, Pog już niekoniecznie robi wrażenie na tych wyższych poziomach. Tak więc Sneaky będzie mógł tutaj za darmo obijać tą wieżę na bocie. Raczej nie uda mu się jej jeszcze spuszczować, ale no, tylko połowa punktów wytrzymałości chroni tą wieżę od rozsypania się. Fabi razem z Mattem wracają do bazy, więc tutaj przy pomocy lekkiej pierwszego
górskiego smoka, można tę wieżę troszkę tutaj uszknąć, troszkę można ją tutaj podburzyć, a może nawet zabrać do końca. Widzimy, że następnym smokiem będzie Infernal, czyli dwa najważniejsze smoki, jeżeli chodzi o rozgrywki na tym poziomie. Tak jest. No, ponoć niektórzy eksperci twierdzą, że właśnie Cloud Drake awansował na drugie, czy nawet pierwsze miejsce. Nie wydaje mi się. Znaczy, mogą tak twierdzić. Ja nie wiem też, o jakich ekspertach była mowa, bo to Krazat o tym wspominał, więc może się podzielić z wami tą informacją. Ja z kolei uważam, że wciąż jednak troszeczkę brakuje tym Cloud Drake'om. Gdyby nawet dawały mniej tego movement speedu, ale ten movement speed działałby w trakcie walki, to wtedy rzeczywiście ja jestem skłonny przyznać, że mobilność jest tutaj bardzo istotną cechą w League of Legends i mógłbym przyznać tutaj nawet miejsce numer 2 zaraz przed Infernalem, a za Mountain Drake'iem. No ale w obecnym rozrachunku niewątpliwie Infernal zajmuje miejsce numer 2. No, Cloud9 coraz konsekwentnie wykorzystuje te dwa sidestone i zobacz, jak ta wizja jest rozłożona po tej mapie. Jest tam po prostu aż czerwono od tych totemów wizji rozłożonej przez właśnie drużynę czerwono. No, zobaczmy. Ale widzieć też, że Dardoch nabył również sidestone, więc to się powinno za chwilę tutaj ustatkować. EU, casterzy lepsi od NA casterów. No, w naszym przypadku to są jedni ci sami, chyba że po prostu teraz ten trochę bardziej, bym powiedział, śpiący charakter castu. Może nie śpiący, ale bardziej zmęczony wpływa na lepszy, bardziej, na gorszy i mniej pozytywny odbiór tego. No to z góry przepraszamy, ale zapewne tutaj chodziło o tych oryginalnych angielskich komentatorów. Wracając jednak do samego spotkania, Dardoch próbuje podjąć walkę o Red Buffa, ale z tego co widzimy, Cloud9 będzie utrudniało to zadanie. Jest smite, Dardoch bierze buffa na swoje konto. Teraz jeszcze Phoenix utrudnia ucieczkę z tego miejsca, rzucając miasmatem. Lurlu również wraca do bazy. Tak jak się spodziewaliśmy, jego pierwszym itemem będzie Trinity Force. Jestem ciekawy, jak to będzie działało. Zobacz, mi Phoenix jest tutaj headbutt w połączeniu z Pulverizem. Mimo wszystko Phoenix to odflaszowuje. A, no chyba, że czuł lepszy od NA. No właśnie, a propos lekko bardziej śpiącego charakteru, prawda? Ile nie załapania, o co chodziło widzowi. Nie zgodzę się, NA prezentuje wyższy poziom. Widać tu po grze TSM-u. Absolutna dominacja w swoim regionie i podejrzewam, że nawet G2 będzie miał strzała. Tarapaty. Jest strzała, Phoenix przyciąga ją jak magnes i jest atak ze strony Jensena, ale przerwany tutaj atak przez Mata. Mimo wszystko Klęs pozwala wykończyć po chwili. Niewiele tutaj zabrakło, żeby Phoenixa. Phoenix wykastował swojego ultimate'a. Mimo wszystko Jensen zdobywa pierwszego fraga. Cloud9 zwiększa swoją przewagę do 4000. Oho, jest poważna masakracja na środkowej alejce. Dardoch złapany, nadchodzi również Echo i Echo będzie zabijał Sneakiego. Ten nie miał najmniejszych szans w starciu z tym chłopcem, który rozbił czas. No i Cloud9 utraciło bardzo istotnego członka swojego zespołu, jeżeli chodzi o ten potencjał do puszowania turetów. No i rotacja w kierunku prawdopodobnie tej Heralda, który może tutaj wylądować na koncie Impacta. Zobaczmy, za 50 sekund pojawi nam się kolejny smok. Impact jak nas zmierza w kierunku Flayna. Powtórka jeszcze sytuacji przed chwilą. Po raz kolejny mamy tutaj okazję widzieć świetny pokaz tych arrowów, ale tymczasem na top lane Lurlo w poważnych tarapatach używany chrono break. Pytanie, czy Impact go zabije? Na pewno oczywiście go zabije, to oczywiście z pomocą red buffa. Nawet Mysterio był tutaj do końca potrzebny, ale tak jak mówię, ten red buff też bardzo mocno utrudnił zadanie ucieczki Lurlo. Ten ultimate miał chyba za zadanie tylko i wyłącznie opóźnić moment, w którym się wywróci. No i ta wieża raczej powinna zostać zniszczona, chociaż widzimy, że Fabio oraz Matt momentalnie się nie tutaj chcą jej oddawać. Ciężko by chcieli tutaj oddawać darmowe 1000 sztuk złota na korzyść całego zespołu Cloud9, więc tutaj ich reakcja jest jak najbardziej uzasadniona. Ponad 4000. 500 zł przewagi dla drużyny Cloud9, mimo tych tylko 4 chwili przewagi, jest to naprawdę spora różnica. No tutaj też C9 posiada dwie zabrane wieże, no i za niedługo też dołączy tutaj pewnie trzecia. No i zabierają też kolejnego smoka, ale zobaczmy, że Liquid posiada tam Warda w Dragon Piece, więc tutaj będzie informacja na temat tego podbieranego smoka, ale zobaczmy, niewiele tej strzała przemknęła obok. No niestety, nie tym razem. Phoenix udało mu się uniknąć śmierci, a ze strony naprawdę celnego prawie że Sneakiego. Podjęcie tej Infernal Drake'a, Cloud9 w doskonałej pozycji, by tego właśnie dokonać, ale zobaczmy, Dardoch nadchodzi, czy uda się ukraść tego obiektywa. Jeszcze jeden strzał, ale jednak ginie nam Dardoch, smog również łupem Meat Iosa. No i Cloud9 teraz zdecydowana przewaga 6-1 oraz Infernal Drake raz z Mountain Drake'em tworzą naprawdę fajne połączenie. Tak, no to jeszcze wystarczy zabrać jednego Mountain Drake'a, który o dziwo się tutaj pojawia jako trzeci smok na Summoner's Rift i
Cloud9, wydaje mi się, powinno tutaj też móc podjąć tego barona. Jeszcze jak. No, tutaj oczywiście, jakby co, dałem się rozkojarzyć czatowi, no ale tak uznaliśmy w sumie już jakiś czas temu, że interakcja z czatem jest też takim ważnym elementem transmisji. Skoro mamy na to możliwości, z uwagi też na taki kameralny charakter tej transmisji, gdzie nie ma was znowu aż tak wielu, no to możemy sobie też pozwolić na to. No i też zważywszy na to, że już mamy już tyle godzin castu za sobą, że ciężko się tutaj w pełni skupić, ale oczywiście się staramy i nie zapominamy, że kontakt z czatem jest bardzo ważny. Tymczasem no, źle Impact nie jest. Jest no jeszcze nie jest tak źle. Impact na top lane zabezpiecza kolejną strukturę. Zobaczmy Dardoch oraz Lurlo na top lane. Jest tutaj rzucony właśnie to pole. To się chyba nazywało. No bo to może za moment, ponieważ Impact walczy 1 na 3. Jest oczywiście Petrifying Gaze. Świetny ultimate do Dardocha. Zatrzymuje aż 3 osoby w miejscu. Ale to może być niewystarczające. Cloud9 już z pierwszym zabójstwem na swoim koncie. Czy uda się zabić jeszcze kogoś? Matt ucieka na oparach zdrowia, ale lecząca aura Sony pozwoli mu tutaj zwiać. No i oczywiście tutaj jednak Cloud9 nie może sobie mieć równych, pomimo świetnego wykorzystania. Kolejna struktura upada, no. Cloud9 idzie cały czas przed siebie, brnie przed siebie. Liquid nie ma tutaj nawet mowy o tym, żeby stawiali opór. Mimo tego clear wave'u w postaci Sivir cały czas tego brakuje. No i podejście tutaj pod Heralda, który zostanie podejmowany przed 20 minutą. No, odważnie. Znaczy, odważnie, tutaj myślałem, że przez chwilę że będziemy mowa o Baronie, ale rzeczywiście Herald tutaj w, na ostatni dzwonek, że tak to ujmę, podjęty. Ciekawe, kto go weźmie. Impact trochę zbyt daleko się rekaluje od niego. Ciekawe, czy w końcu tutaj się zorientuje, że on go jeszcze nie wziął. No i zobaczmy tu jeszcze powtórkę. Cały C9 rotuje. Widzimy tutaj headbutt Pulvera. Jest podwity Phoenix, który jeszcze, no, jakby nie tutaj nie patrzeć, źle użyty ultimate. Impact przyczepił się do Mata, który musiał tutaj za chwilę uznać jego wyższość. No i mamy 7 do 1 we fragach, 8000 złota przewagi. Tak jak mówisz. No tutaj a propos tej umiejętności Echo, bo pamiętałem, że ona tak fajnie się nazywa, jakoś wyleciała mi ta nazwa z głowy. Mowa oczywiście o Parallel Convergence, czyli to równoległa konwergencja. No. Nie pytajcie mnie, skąd Riot bierze pomysły na te nazwy umiejętności. I tak nic nie przebije Ultimate Urgota, tak? Tak. Hyperkinetic Position Reversal. Hyperkinetyczny zmieniacz też. Odwracać pozycji, dokładnie. O, kwasowy łowca. Tak, no. Kondensator terroru. Unikatowa postać, tak. Te nazwy umiejętności są naprawdę niezłe. No i też z Wojtkiem niejednokrotnie się z tego też śmialiśmy, kiedy też Urgot był zdecydowanie częstszym pikiem, częstszym widokiem na Sunless Rift. No, opalony on the hunt. Zobaczmy, czy uda się kogoś wyłapać. Dardo dwóch zawodników C9 na bocie. Pytanie, czy udaje się tutaj uciec. On the hunt za chwilę będzie się wyłączał. No i Smoothie tutaj ucieka bez większych problemów. No ta inicjacja troszkę nieprzemyślana. No, może nie tyle, co nieprzemyślana, no tyle, co źle wykalkulowana i rzeczywiście zabrakło tego movement speedu. Tymczasem Impact znęca się nad wieżą inhibitorową. Rzucony tutaj oczywiście jeszcze Q od Lurlo. Parallel Convergence pozwoli zastanować. Jednak nie. Smoothie decyduje się na flasha bardzo przytomnie. Gdyby tutaj wszedł ten stun, to byłby koniec dla supporta zespołu Cloud9. A to wciąż Impact rzuca tymi bumerangami. Rzuca i rzuca. Dardoch chyba zrezygnował. Tak podszedł i tak stwierdził. Nope! I się cofnął. Tak więc ta wieża zostaje zniszczona. No i inhibitor na top lane jest otwarty. Można mówić już teoretycznie o stomperze, który posiada drużyna Cloud9 nad swoimi oponentami. Padło pytanie, co byśmy chcieli przywrócić do LoL'a. Jedną starą rzecz. Paweł, co by było twoim typem? Starego Kasadina, jak mnie Krasas dobrze zna, dokładnie. Ale teraz zobacz, tutaj Fenix zostaje złapany strzałem od Snikiego. No i no, szybko spłynął, tak. Dużo szybciej niż ostatnim razem, gdzie podobna sytuacja miała miejsce dobre kilka. A to jeszcze, temu. Co by można było przywrócić? Ja bym chciał przywrócić starego Gravesa. Nie, nigdy! Nigdy w życiu bym nie chciał przywrócenia starego Gravesa. Nie teraz, kiedy ta postać tak bardzo mi się spodobała. Tak więc, no tutaj pod tym względem się nie będzie zgody, Pawle, nie będzie. C9 idzie za ciosem, będzie zabierać kolejną wieżę, którą Liquid będzie prawdopodobnie musiał tutaj oddać. Brakuje tutaj obrażeń. Zobaczmy, jednymi obrażeniami są tutaj Phoenix, który cały czas ginie, jego tutaj jeszcze nie było przy ani jednym zabójstwie, no, niby tutaj tylko jedno zabójstwo, tak, ale Phoenix, większa część zgonów w swojej drużynie, największa część zgonów w swojej drużynie. Nie ma tutaj ani jednej asysty, nie było przy żadnym fragu, tak jak mówiłem. Z kolei Fabi też jakoś to nie ma za bardzo okazji przebić się przez przeciwny frontlane, więc tutaj będzie problem. No i po raz kolejny powtórka tej świetnej strzały na midlane. Phoenix smeltowany.
O, Cygaro Grace'a. To jest, to by była dobra zmiana. A propos starych postaci, stary Blitzcrank, przyciąganie Barona pod bazę. Było. Ale to oczywiście mowa o becie, wręcz chyba League of Legends. Wracając, tutaj trzeba przyznać, że Cloud9 od samego początku chce udowodnić swoją wyższość i te 8-1 w wyniku zabójstw, 6-0, jeżeli chodzi o wieżę, daje bardzo smutny obraz sytuacji, w jakiej znalazło się Team Liquid. Trzech zawodników Liquid na top lane, ale Impact tutaj też nie będzie wychodził, więc nie ma tej mowy o złapaniu go. Fenix tym razem dodżuje tę strzałę, ale mimo wszystko upada. Tak jest. Nie dają mu żyć Sneaky oraz Jensen. Za cel honoru sobie, za punkt honoru ustali sobie gnębienie Feniksa, który ma aż 4 wywrotki na swoim koncie. No i już jest ponad 10 tysięcy złota przewagi. Zobaczmy, czy uda się zrobić coś więcej. Impact. Spróbuję zobaczyć Matt w poważnych tarapatach i wywraca się nam na top lane, podczas gdy Lurlo jeszcze tym dashem jest w stanie uciec i zwiększyć dystans od goniącego go Meteosa. No i wydaje mi się, że po prostu teraz podejście pod Barona, tak? Tak jest. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że Cloud9 może sobie pozwolić na podjęcie tego obiektywu. Ale pytanie, czy będzie to opłacane? Zobaczmy, Dardok posiada Ultimate'a. Lurlo również będzie tutaj mógł troszkę obrażeń na siebie zabrać. No i C9 decyduje się na trapa. No, Lurlo dał się złapać. Jak dziecko. No może nie było to nie, mega oczywiste. Nie, ten Echo już nie działa. Ten Echo na topie to nie jest już to, ale to nawet nie była wina Echo, w tym przypadku po prostu błędna decyzja. Nie było jasne wizji, tak więc Team Liquid musiał działać w ciemno, ale no, wysłanie akurat tego zawodnika może nie było najlepszym pomysłem. Dobry ultimate do Dardoch, ale co z tego? Nie ma obrażeń, kompletnie zero obrażeń, zero follow-upu. No, obrażenia obrażeniami, on nie miał szans dotrzeć żywym do tego Barona, więc ten steal, próba steala była niewykonalna. Double kill na koncie Vel'Koza, świetny debiut jakby tej postaci w tym tygodniu. No i jednak tutaj już nie będzie próby podjęcia Barona ze względu na to, że gracze są na niskim stanie zdrowia. Może tutaj ewentualnie rotacja w kierunku tego drugiego Mountain Drake'a, który ułatwi jeszcze tą ewentualną próbę zabrania Barona. Jest już tutaj Meteos i zaczyna drażnić tego smoka. A gdybyśmy coś chcieli usunąć, Riven. A ja w sumie nie mam takiej postaci, którą chciałbym usunąć albo rzeczy. To Riven. Riven mogłaby zniknąć i ja bym był najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. To prawda, już teraz tego hejtu na Riven aż tak bardzo nie mam, to zwłaszcza, że kiedyś nie było wykrzyknika, gdy Evelynn była w pobliżu. Tak, ogólnie kiedyś sama mechanika, sam pomysł niewidzialności w lidze polegał, no całkiem inaczej wyglądał. Riot ostatnio zabrał się za nerfienie tego. No i już to już jest doprowadzone do normalnego poziomu. Podobnie było właśnie też z Silencami, których obecnie w grze mamy też tylko kilka. Twitch, Evelynn to były takie postacie, które mogły pod tą niewidką przebywać kilka minut i pamiętam, że wtedy był taki trik, że budowało się 6 Sunfire'ów. Te obrażenia magiczne z tych peleryn się stakowały, no i wchodziliśmy Evelynn w niewidkę i chodziliśmy cały czas koło swoich przeciwników, a oni otrzymywali tutaj znikąd obrażenia magiczne, tak. Troszkę broken, więc to zostało tutaj zmienione i obecnie... Ale kiedyś był Oracle i tutaj tak, mówimy to o takim potionie, który działał dopóki się nie wywróciliśmy i on... On kiedyś działał bodajże chyba jeszcze nawet do jakiegoś tam czasu. Też nie wiem, czy jeżeli też na podczas śmierci było, nie zostawał. Tak, na początku było na określony czas, o ile dobrze pamiętam. Potem zostało to zmienione, że dopóki się nie, dopóki nie tak. zginiemy. I to miało ułatwić życie supportom, którzy jakby byli od nich, było od nich wymagane, żeby jednak ten Oracle był kupowany. A potem usunięto ten przedmiot, czy właściwie tą, tego potiona całkowicie i no, na początku wiele osób narzekało, że nie, no jak tak można przy postaciach typu Twitch, Chaco czy też Evelynn, usunięcie Oracla to jest jakieś nieporozumienie. No ale wiadomo, jak to tam potem wyglądało, jakieś trinkety i tak dalej, więc tych zmian było całkiem sporo pod tym względem. Zobaczmy, wymieniona oczywiście strzała za pomocą flasha, nietrafione parallel convergence i Lurlo nikogo nie zostanie zastanować i masakryczna miazgunia zmieszczony z powierzchni ziemi Dardok zniknął nam zanim boiliśmy się. Ale co z tego, jak tutaj kompletnie nie ma obrażeń, widzimy Meteos podrzuca jeszcze Feniksa, Feniks zniszczony, Jensen jest w tym meczu legendą. No i nie mam wątpliwości, że po prostu Chmura 9 wygra ten mecz, to już jest raczej pewne. No tym razem się na pewno nie zbłaźnili, to trzeba przyznać. Podejście pod Barona, myślę, że to będzie już tylko formalność, jeżeli chodzi o podjęcie. Widzimy, że każdy w drużynie Liquid odstaje ze złotem. No i to przekłada się też na tą różnicę, która wynosi w tej chwili no już prawie 13 tysięcy. Ja już jestem prawie pewny na 99%, że Liquid już do tej gry nie wróci. Ja tutaj stawiam nawet 100%, nie ma takiej możliwości, po prostu... Jedyny sposób, żeby Team Liquid w tym momencie wygrało mecz numer 1,
to taki, aby Cloud9 przez przypadek przegłosowało poddanie się, które chyba jest nawet wyłączone na LCS-ach. Tak, jest to wyłączone. Kiedyś było jeszcze dostępne, ale Riot stwierdził, że rozgrywka ma zawsze być tutaj ciągnięta do końca, więc tych surrenderów już nie ma na profesjonalnych rozgrywkach. A szkoda, że na AEM-ie, nie, przepraszam, bo na profesjonalnych rozgrywkach czasami jest to dostępne i właśnie najbardziej się tutaj rzuca w oczy przykład AEM-u, gdzie Fnatic, dobrze mówię? Tak, Fnatic poddało mecz finałowy numer 3 przeciwko SKT T1, co się spotkało z takim dużym moim zawodem. W międzyczasie Dardoch zmieciony ultimatem ze strony Vel'Koza. No, wybaczcie tutaj brak ekscytacji, ale to jest oczywistość. Cloud9 mając taką przewagę, no nie mogło. To nie ma się co dziwić, że te teamfighty wyglądają tak, jak wyglądają. To jest po prostu powolny marsz po zwycięstwo. Sekryczna wiazdunia. No, rzeczywiście mogło to ciekawie zabrzmieć. Jest zagrany teleport, to ułatwi troszeczkę puszczowanie tej wieży, która powinna zostać zniszczona jeszcze zanim chyba ten teleport zostanie skończony. No, jednak nie, tutaj zdążyło się Impactowi przeteleportować zanim ta wieża została zburzona. Tak czy inaczej, kolejny inhibitor pada. Pozostał już tylko jeden. 0-6-0 Phoenix, 0-5-1 Dardoch. To jest zdecydowanie nie jest ich mecz. Nie, nie. Znaczy, może TSM też poddawał mecz, ale mi tutaj zdecydowanie chodziło o ten mecz finałowy w ramach Intel Extreme Masters 2016, czyli Fnatic versus SKT T1. 3-0, szybkie, pewne ze strony Koreańczyków. Widać, że C9 wróciło się do bazy, obkupiło. No i będą oni teraz zmierzać botem. Tam jest ostatnia jeszcze ostoja Liquid, ostatnie wieże, ostatnie struktury, które stoją na drodze do zwycięstwa. Czy da się pisać na all-chat na CS-ach? Tak, da się. Da się, tam normalnie działa czat, tylko no, po co też z niego korzystać, kiedy siedzimy ze sobą na komunikacji. Znaczy, możliwe, że zawodnicy z niego korzystają, tak, tylko my tego po prostu, tak, on jest tutaj wyłączony, znaczy nie wyłączony, tylko po prostu gdzieś schowany. Za tym overlayem pewnie. Dokładnie tak. Zobaczmy teraz, podrzucony Phoenix, zmasakrowany przez przeciwników. Kolejną ofiarą powinien być Faby, chociaż widzimy, że Mad będzie starał się go osłaniać. Tak czy inaczej Cloud9 po prostu jak taka fala tsunami przelewa się przez umocnienia, przez te wały przeciwpowodziowe zespołu Teamu Liquid. No i będą oni musieli tutaj ulec. Mecz numer jeden zmierza ku zakończeniu. Jeszcze tylko zostały dwie wieże, oczywiście przy Nexusie. Nie postoją one zbyt długo. To jest już tylko podpisanie tych ostatnich papierów przez zespół Cloud9. No i pierwszy mecz już za nami. Zdecydowane, powolne, pewne zwycięstwo drużyny C9, zasłużone. Troszkę fantazyjny ten komp Teamu Liquid. Znaczy, to nie było najgorsze.